serdecznie zapraszamy na poświęcenie nagrobka zmarłej w opinii świętości siostry Róży Wandy Niewęgłowskiej z III Zakonu Dominikańskiego. Poświęcenie odbędzie się 16 września 2021 roku o godzinie 10 w godzinie jej śmierci na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie. Po poświęceniu nagrobka o godzinie 12 msza święta u ojców dominikanów przy ulicy Złotej 9 o beatyfikację siostry Róży i zaproszących ją o wstawiennictwo u Boga. Za wstawiennictwem siostry Róży, zarówno za jej życia, jak i po śmierci, ludzie otrzymują łaski Boże. Wyprosiła m.in. pracę, potomstwo, uzdrowienie z raka i innych chorób. Swego czasu powiedziała: Pan powołał mnie do wielkiego cierpienia. Nieustannie moje cierpienia łączę z ofiarą Jezusa. Moim zadaniem tu na ziemi to wynagradzać za zniewagi ran Chrystusowych oraz zbawiać duszę dla Jezusa. Panie, pozwól, abym stała się całopalną ofiarą z miłości ku Tobie. Udziel mi mocy, abym wypraszała łaski dla bliźnich i świata, a także dla Kościoła Chrystusowego i całego duchowieństwa. Cierpienia nazywała pocałunkiem Chrystusa. Przyjmowała je z miłością, a nawet ukrywała, aby nie straciły nadprzyrodzonych wartości. Siostra Róża Panu Jezusowi tak powiedziała: Gdy bardzo będziesz znieważany przez świat, proszę Cię, spocznij w moim sercu, abym ja cierpiała, a Ty mógł sobie odpocząć. Złącz serce moje ze swoim i niech razem uderzają we wspólnym rytmie. Gdyby łóżko mówiło, powiedziałoby, ile na nim wycierpiałam, ale nikt się o tym nie dowie. Siostra Róża jest gwiazdą lubelską, pomocą w znoszeniu cierpień, darem Ojca Niebieskiego na nasze trudne czasy. Módlmy się o jej beatyfikację. Ojciec Krzysztof Modras, przeor klasztoru dominikanów w Lublinie, i brat Feliks Grabowiec z Niepokalanowa, zajmujący się sprawą beatyfikacji siostry Róży.